Inspektom jednospadowym nadaje się kierunek wschód-zachód, ustawiając niższy bok na południe. Dzięki takiemu ustawieniu zyska się wystawę południową, zapewniającą roślinom najlepsze warunki świetlne i cieplne. Natomiast skrzyniom dwuspadowym nadaje się kierunek północ-południe, co zapewnia oknom wystawę wschodnią i zachodnią. Jednak przez takie ustawienie panują tam nieco gorsze warunki świetlne i cieplne, dlatego inspekty dwuspadowe najlepiej wykorzystywać do późniejszych upraw, w marcu, kwietniu, kiedy słońce jest już wysoko na niebie.